Proszę Państwa, ja mam dosyć ciężkie zadanie. Państwo, o ile rozumiem, przede wszystkim i wspaniale, że tak jest, macie praktyczne cele. Wy chcecie stosować prawa człowieka, wy chcecie bronić praw człowieka, czasem uczyć praw człowieka innych. Ja mam trochę praktycznych doświadczeń, natomiast to, o czym mam dzisiaj mówić, jest bardziej teoretyczne niż praktyczne. I bardzo chciałbym, żeby z tego, co powiem, wynikały jakieś praktyczne pożytki dla Was, czy żeby dało się to przełożyć na praktyczne albo doświadczenia, albo na praktyczny użytek. Chociaż przez praktyczny rozumiem także lepsze uświadomienie sobie na przykład tego, gdzie my jesteśmy. Gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o samo rozumienie praw człowieka. Gdzie my, jako ludzie, którzy mają coś z tym wspólnego i którym zależy na prawach człowieka, jesteśmy. A gdzie są nasze społeczeństwa, gdzie są nasi przywódcy. I ja osobiście głęboko wierzę, że jest pewien pożytek z historii. Historia nie jest nauczycielką życia. Nikt się jeszcze z historii niczego nie nauczył. Historia jest zbiorem pewnych argumentów przeważnie, które ludzie wykorzystują czy używają, częściej nadużywają. Ale historia jest też miejscem, w którym można się nauczyć, jakie instytucje i mechanizmy dzięki czemu działały i można zobaczyć, czy podobne instytucje, mechanizmy moglibyśmy stworzyć bądź wykorzystać dzisiaj, jeżeli chcemy osiągnąć podobne rezultaty. Przeważnie jest to trudne, czasem jest to niemożliwe, czasami w pewnym zakresie jest to możliwe. Chciałbym, żeby to było nasze wspólne popołudnie, to znaczy chciałbym, żebyście Państwo też uczestniczyli. Ja będę Wam zadawał różne pytania, nie po to, żeby sprawdzić, co wiecie, bo właściwie po co miałbym sprawdzać, tylko po to, żeby pokierować może trochę lepiej Waszym rozumieniem pewnych zagadnień, które niekiedy mogą być trudne. Skoro mowa o prawie, to jeszcze trzeba odróżnić pojęcie mieć prawo, czyli prawo człowieka albo prawo sobstwienności i podlegać prawu, czyli odróżnić pojęcie prawo i zakon, czy to, co jest jus i lex, to, co jest law and rights. W języku polskim akurat mamy takie nieszczęście, że słowo prawo oznacza, to samo słowo oznacza obydwa te pojęcia. Jak Państwo, ale rzeczywiście już bardzo króciutko, jak Państwo byście w jednym zdaniu odróżnili prawo i zakon? Prawo w ogóle i zakon regulują zachowania. Możemy się na to zgodzić? W odróżnieniu od zdań na przykład stwierdzających rzeczywistość, prawo i zakon są zdaniami normatywnymi. Prawda? One tworzą pewną normę i prawo i zakon. I regulują zachowanie. Czyje zachowanie reguluje prawo, a czyje zachowanie reguluje zakon? Czyje zachowanie reguluje prawo w sensie podmiotowym i prawo w sensie przedmiotowym, czyli na przykład prawo karne, prawo cywilne, zakon? Czyje zachowanie jest regulowane przez każde z tych dwóch zjawisk? Ja imею prawo na swoją niepowtarzalność i imею prawo do tego, żeby оставаться именно неповторимым и реализовывать себя. Dobrze, jeżeli Pan ma prawo, to czyje zachowanie te prawa regulują? Jeżeli Pan ma jakieś prawo, to czyje zachowanie reguluje? To reguluje, jeśli ja w centrum Wszechświata, to reguluje wszystko, co w nie mnie. Fantastycznie. A jeżeli Pan podlega zakonowi? Starczy. Dobrze. A jeżeli Pan podlega zakonowi, to czyje zachowanie reguluje zakon? To reguluje moje powiedzenie. To ja sam. Dziękuję. 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 Chwatit. Chwatit, bolsze nie budet. Nie, chwatit. Proszę Państwa, o to mi chodziło. Jeżeli ja mam prawo, to to prawo reguluje zachowanie Wasze, nie moje. Jak ja mam prawo, to ja mogę zrobić, co zechcę, albo nic. Jeżeli ja mam obowiązek, który nakłada zakon, to moje zachowanie jest regulowane. Czyli zakon reguluje zachowanie wszystkich.
A prawo reguluje zachowanie wszystkich wokół mnie, a moje nie. Jeżeli ja mam prawo, to ja nie muszę niczego robić, albo mogę zrobić to, co zechcę. Wasze zachowanie jest regulowane, bo wy nie możecie naruszać mojego prawa. Albo jeżeli ja mam prawo coś od was dostać, na przykład zegarek, to wy musicie mi go dać. Czyli moje prawa regulują wasze zachowania. A zakon reguluje zachowanie moje i wasze, czyli wszystkich. Widzicie tę różnicę? To jest bardzo proste i warto to pamiętać. Tym się różnią prawa od zakonów. Tym się różnią prawa podmiotowe, że one nie regulują mojego zachowania. One dają mi pewną ochronę i pewną swobodę. Pani mówiła o wolności, ktoś mówił o wyborze. To jest właśnie to. Mając prawa, mam wolność w tym zakresie, w jakim mam prawa i mam wybór. A nie mając praw, nie mam tej wolności, nie mam wyboru. Podlegając zakonowi, czyli ustawie, nie mam wyboru. Wręcz przeciwnie, mam obowiązki, ponieważ zakon nakłada obowiązek. Tu od razu warto przejść do praw człowieka w takim razie. Co to są, czym się różnią prawa człowieka od tych wszystkich innych praw? Możemy mieć inne prawa, jak mówię, kupiłem ten zegarek, ja go dostałem. Dostałem zegarek, nabyłem prawo cywilne, to nie jest prawo człowieka, to jest moje prawo. Bardzo konkretne. Czym się różnią prawa człowieka od innych praw? Już w znaczeniu podmiotowym. W принципе, потому что, как мы уже успели заметить, права человека это прежде всего вертикальное понятие, то есть взаимоотношения государства с человеком. А вот конкретный случай, что вы привели, допустим, приобретение часов или переход право на иной вид собственности, это уже гражданско-правовые отношения сугубо между людьми, а не между государством и человеком. Разумеем. Чили право регулює пан, права человека, муви пан регулює мои релации между мной и państwem, так? В этом смысле są вертикальные. То была бы первая różnica. Nie wiem, czy to dobrze po rosyjsku pisze, ale zdaje się tak, dobrze. Proszę Państwa, mamy prawa moralne, prawa zakonne i prawa człowieka. Zakon może składać się z dwóch elementów. Deklaracji, już piszę po polsku, i realizacji, czyli piszę po angielsku, czyli enforcement, czyli środków dochodzenia praw. Zakon ma. To znaczy, w każdej komunistycznej konstytucji albo innej konstytucji były napisane prawa, że człowiek ma prawo tam do wolności, sumienia, wyznania, prasy, informacji. Natomiast nie było co z nimi zrobić. Znaczy nie było tak zwanych praw proceduralnych, które pozwalałyby nam w jakiś konkretny sposób tych praw dochodzić. I taka jest różnica między deklaracją a prawem albo konstytucją, która ma prawa wymagalne. Wymagalność praw składa się z dwóch elementów. Z środków i instytucji dochodzenia praw, takich na przykład jak sądy administracyjne, sądy konstytucyjne, sądy zwykłe, czy skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich, czy skarga konstytucyjna, o tym będzie więcej mowy w czasie waszych zajęć, oraz tak zwane indywidualne środki zaradcze, bo mogą być sądy konstytucyjne, do których państwo nie macie dostępu, tylko ma dostęp, powiedzmy, władza i rząd. I wy możecie mieć nawet sądy konstytucyjne i żadnego pożytku z nich nie mieć. I dlatego te środki dochodzenia dzieli się na instytucje, które służą tak zwanemu enforcement, czyli egzekucji praw, i indywidualne środki, po angielsku zwane remedies, czyli że ja mam skargę do sądu, czyli że ja mam skargę do prawa odwołania, czyli że ja mogę mieć skargę do sądu konstytucyjnego i jeżeli one są skuteczne, to wtedy mogę chronić swoich praw. Ruch praw człowieka w gruncie rzeczy w mniejszym czy w niewielkim stopniu dzisiaj dotyczy
wymuszania na władzach i na społeczeństwach i na międzynarodowych instytucjach zapisu deklaratywnego praw, tego co będzie prawem, a w większym stopniu ich przestrzegania, monitorowania, czy one są przestrzegane i tworzenia mechanizmów dochodzenia tych praw. Wobec tego, dlatego Ruch Praw Człowieka na przykład bardzo chciałby, żeby jak najwięcej praw było zapisanych w konstytucjach, ponieważ konstytucje są wyższe niż ustawy i żeby były te środki dochodzenia praw też w konstytucjach. Ale i pan Marek Nowicki z Fundacją Helsińską Praw Człowieka bardzo dużo energii i wysiłku włożył w to, żeby w polskiej konstytucji były zapisane prawa człowieka, czyli cały ten katalog praw i środki dochodzenia. I kiedy mu się to udało w jakimś stopniu zrobić, to on nadal był prezesem tej fundacji, ale na oko powinien zmienić nazwę fundacji z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na Helsińską Fundację albo Niehelsińską Praw Konstytucyjnych. I on tego nie zrobił. Dlaczego on tego nie zrobił? Dlaczego nie zmienił nazwy praw człowieka na prawa konstytucyjne? Sprawa człowieka to nic nie warte, bo nie ma żadnego środka dochodzenia. Przecież prawa człowieka, tym się różnią prawa konstytucyjne czy prawa ustawowe, że różnica nie dotyczy treści praw, tylko dotyczy sposobu dochodzenia. Jak ja mam ustawę albo konstytucję, to ja idę do sądu z konstytucją i mówię, proszę bardzo, to jest moje prawo, proszę je zrealizować. A jak mam po prostu prawa człowieka bez ustawy, to idę i co? I proszę, a nie roszczę. Nadal proszę, mogę mieć roszczenie, ale nie ma ono żadnej siły, nie ma żadnej mocy prawnej. To czemu pan Marek nie zamienił tego wszystkiego na prawa konstytucyjne? Panie Marku, czemu pan nie zmienił nazwy z Fundacja Praw Człowieka na Fundacja Praw Konstytucyjnych? Znaczy, jest to, że drugi odpowiedź. No ja сегодня говорил, что права человека, они развиваются. Меняется наука, меняется техника, меняются соотношения между людьми. Идут разные процессы в обществе. И это, что мы записали, даже почти все права, которые я хотел, чтобы они находились в польской конституции в это время. Это я далеко не уверен, что через 3 или 5 или 10 лет не будет появляться потребность, чтобы, называя правами человека какие-то права, о которых сегодня я еще не думал, придется бороться за это, чтобы ввести их в Конституцию, а до тех пор, пока я их не введу, я их не смогу называть конституционными правами. И отсюда, вот хотя бы эти проблемы доступа к разным типам лечения, все, о чем мы говорили, что нет согласия, мы чувствуем, что есть моральные права. Но мы не знаем, как его решать на практике, как это применять. Мы еще не готовы к конституционализации этих прав. Потому, если я скажу про конституционные права, я перекрываю возможность смотреть в будущее, дополнять этот каталог. Когда мы писали этот первый проект польского конституционного закона о хартии прав и свобод, это мы, тогда мы включили, помните, Виктор, такую статью, что в будущем нет возможности вычеркнуть какое-то право или свободу из этого списка. Он открыт поправки, допустимы только через дополнение этого списка. На этот список он открыт для дополнений в будущем. Мы не откажемся ни одного права, но может быть так, что нам придется что-то добавлять. И с моей точки зрения, это такой ответ, я не знаю, разве это такой ответ, который профессор Мачерлинский. Dziękuję, panie Marku. Tak, bardzo dobrze, piątka dodać, ale mam teraz bardzo prosty, krótki do tego komentarz. Komentarz polega na tym, że ja chciałbym państwu unaocznić, że prawa człowieka są pewnym mechanizmem pomiędzy moralnością i prawem. Prawa moralne mają zazwyczaj uzasadnienie i nie mają środków ochrony. Antygona miała prawo moralne, natomiast nic nie mogła z nim zrobić. Nie mają środków ochrony, mają uzasadnienie. Prawa człowieka mają też dość silne uzasadnienie. Mało tego, są skrótem, nie potrzebują uzasadnienia. Wystarczy, że ja powiem, że jestem człowiekiem i że to jest prawo człowieka, ja mam to prawo.
Natomiast prawa moralne same przez się nie mają silnej ochrony. W związku z tym staramy się, żeby te prawa znalazły odzwierciedlenie w konstytucjach i w prawach i w umowach międzynarodowych i środki ochrony po to, żeby one były praktycznie użyteczne. Ale jednocześnie pojawiają się nowe prawa moralne. Albo rozszerzają prawa na inne grupy, jak na przykład na ludzi niebiałych w XX wieku, albo na kobiety, prawa, które dotyczyły tylko mężczyzn, albo dzisiaj na niepełnosprawnych i na inne grupy. Albo pojawiają się zupełnie na homoseksualistów, na mniejszości religijne, albo pojawiają się zupełnie nowe prawa. I te prawa początkowo są formułowane jako prawa moralne, później jako prawa człowieka. I z czasem, ponieważ proces zmian społecznych i zmian prawnych jest bardzo długi i powolny, niektóre z nich zostają usankcjonowane w prawie, w konstytucjach, w przepisach prawa międzynarodowego i tak dalej. I w związku z tym prawa człowieka jako ten element czy mechanizm przenoszenia zmieniających się czy poszerzających się wartości podlegających ochronie prawnej jest mechanizmem, który może i który funkcjonuje po to, żeby można było coraz więcej takich praw chronić.